Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro weekend, to czas na nasze bonusowe nagranie, czyli tradycyjnie przygotowałem dla ciebie przekrój informacji z portali zagranicznych. Tak więc kilka newsów podrzucę w tym właśnie nagraniu. W dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie dzieje się oczywiście na rynku krypto, bo ostatnio widzieliśmy spektakularne odbicia i wybicia, na co po niektórych projektach, dlatego warto również się pochylić, co tam ciekawego słychać nie tylko na Bitcoinie, ale również na doju, który ostatnio przeżył swój rajd, gdy Musk przejmował Twittera. Tak więc zobaczymy, czy już Zostało to wszystko zalane podażą, a być może wzrosty nadal są kontynuowane. Jednym słowem, jeżeli tematyka rynku krypto Cię interesuje, to na pewno warto pozostać. Kliknij dzwoneczek oraz subskrypcję, tak aby YouTube informował o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji na rynku krypto, na co według Ciebie warto zwracać uwagę, na co warto czekać i którymi projektami warto się interesować, to możesz się. Swoimi przemyśleniami podzielić w sekcji komentarzy. I teraz, już nie przedłużając, od razu przechodzę do pierwszych informacji. Dodam tylko oczywiście, że wszelkie update'y rynku krypto, czy też jakieś ciekawsze pozycje, wszystko to podrzucam w portfelu krypto. I... Dodatkowo zerkniemy również co ciekawego wydarzyło się na piątkowej sesji jak zamknęły się rynki tradycyjne bo wiemy że one są bardzo istotne jeżeli chodzi o nastroje panujące na rynku tym bardziej że za nami decyzja fonds czyli na pewno warto zerknąć jak to wszystko odbiło się na rynku tradycyjnym a potem przełożyło się na bitcoina i poszczególne altcoiny tak więc startujmy od pierwszych informacji. Vitalik Buterin wypuszcza zaktualizowany plan działania Ethereum. Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin w serii tweetów z 5 listopada ogłasza zaktualizowaną mapę drogową Ethereum. W szczególności mapa drogowa Ethereum ma teraz kolejną fazę zwaną bardzo ciekawie, bo Plaga, która koncentruje się na zapewnieniu niezawodnego i uczciwego, wiarygodnego i neutralnego włączenia transakcji co ważne, ma również rozwiązać ryzyko centralizacji i cenzury, które pojawiło się po scaleniu, gdy Ethereum przeszło na proof of stake. Popatrzmy dalej. W zbankrutowanym Libanie miejscowi wydobywają Bitcoin. Kiedyś znane ze stabilnego i przyjaznego inwestycją systemu bankowego, Liban pogrążył się w chaosie, ponieważ hiperinflacja opanowuje kraj, a banki wymuszają ogromne cięcia w wypłatach dolara. Aby związać koniec z końcem, w systemie finansowym, który nie ma już sensu, niektórzy Libańczycy wydobywają bitcoiny lub przechowują bogactwo za pomocą kryptowalut. Wiloryby Polygon, Matic oczekiwały wielkich ogłoszeń. Oto dowód i w tym artykule mamy wyjaśnienie, co wydarzyło się przed tymi ważnymi doniesieniami, które już poznaliśmy i wiemy że również, że odbył się dosyć ciekawy rajd na Maticu. Wright Matic nasilił się po tym, jak Meta powiedziała, że Instagram będzie polegał na Polygon na swoim pierwszym rynku NFT. Oprócz tej ważnej wiadomości pojawiły się kolejne ważne informacje dotyczące banku z Wall Street. JP Morgan i Polygon, bank powiedział, że z powodzeniem przeprowadził transakcję przy użyciu sieci Blockchain Polygon. JP Morgan wydał 71 tysięcy dolarów na Blockchain Polygon Layer 2, korzystając z zdecentralizowanego protokołu finansowego AWE. To jest bardzo ciekawe, bo jak widzimy, wielkie banki również interesują się rynkiem krypto. Wiczein współpracuje z Amazonem. Technologia blockchain pomaga w śledzeniu na żywo i analizie zużycia energii. Na początku roku Fundacja Wiczain i usługi internetowe Amazona nawiązały współpracę w celu zbadania neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla infrastruktury cyfrowej, aby umożliwić firmom zarządzanie śladem węglowym i osiągnięcie celów w zakresie emisji. No i oczywiście też warto zobaczyć, czy pod wpływem tego typu informacji nie było na wicin jakiejś reakcji na cenie. Popatrzmy dalej. Portfel Dogecoina. Aktywuje się po raz pierwszy po 2014 roku, tak więc widzimy, że jakiś śpioch się przebudził. W interesującym ruchu tajemniczy portfel Dogecoina przeniósł aktywa po około 9 latach przerwy. Co ciekawe, transfer memcoinów zbiegł się w czasie z przejęciem Twittera przez maskę na początku tygodnia. Dane z sieci wykazały, że tajemniczy portfel dokonał transferu ogromnych ilości tokenów Doge na wiele adresów. Mniej więcej w tym samym czasie cena Doge'a znacznie wzrosła, ponieważ społeczność kryptograficzna spodziewała się integracji Dogecoin'a z Twitterem. No właśnie, i co na to wszystko Musk? Musk w swoim dobrym stylu oczywiście zatwitował W rzeczywistości Musk prawie dał wskazówkę na temat swojej niedawno Akceptację dla płatności Dogecoin na Twitterze. Umieścił nawet na Twitterze zdjęcie psa Shiba Inu w koszulce Twittera z okazji Halloween. Co ciekawsze, Maskowi spodobał się tweet użytkownika Twittera, który zapytał o możliwość płatności kryptowalutowych. Do tej pory jest to najbliższe Maskowi zasygnalizowanie, że płatności kryptograficzne na Twitterze wkrótce staną się rzeczywistością. Tak więc, jednym słowem, warto śledzić, co na rynku będzie się działo, śledzić tweety Maska. I oczywiście również patrzeć na reakcję rynku. Dodatkowo przypominam, że już wielkimi krokami zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych i warto również wiedzieć, jak te opcje polityczne zapatrują się na rynek krypto. Widzimy, że one będą miały miejsce 8 listopada. Zobaczmy, jakie jest stanowisko demokratów, jak i również republikanów. Prezydent Joe Biden podpisał na początku tego roku rozporządzenie wykonawcze w sprawie zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju aktywów cyfrowych. Prezydent powiedział, że ma to na celu ochronę praw konsumentów i praw inwestorów i wspominałem o tym w jednym z moich wcześniejszych materiałów. Jest to przeciwne działanie względem poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, który jest sceptykiem kryptowalut i również pamiętamy te tweety Trumpa właśnie na ten temat i musimy śledzić informacje, szczególnie te polityczne ze Stanów Zjednoczonych, bo to będzie odbijać się nie tylko na rynkach tradycyjnych, ale również właśnie na rynku kryptowalut. I popatrzmy dalej. Następny prezydent USA będzie pro krypto. Dyrektor Generalny Amerykańskiej Izby Handlu cyfrowego mówi, że kryptowaluty odegrają rolę w następnych wyborach prezydenckich. Już teraz wyborcy oczekują, że Republikanie przejmą Senat, z których niektórzy są pro krypto. Zbliżający się powrót Donalda Trumpa do wyścigu prezydenckiego może okazać się dobry dla odbudowy kryptowalut, no i zobaczymy oczywiście, jak będzie te informacje warto śledzić. Dodatkowo, popatrzmy, APTOS zamierza zebrać 2 miliony dolarów, aby uruchomić kolejne tokeny. Projekt autorstwa byłego pracownika Meta podobno rozpoczął zbiórkę funduszy od października. Aptos Lunch chce pozyskać nieco ponad 1,8 miliona dolarów poprzez prostą umowę na przyszłe tokeny. Popatrzmy dalej. Goldman przymierza się również do DeFi i to jest też istotne, bo widzimy, że kolejny potężny bank inwestycyjny zamierza wejść do tego świata. Więc jak widzimy informacji nie brakuje i zobaczmy w jakich nastrojach obecnie spotykamy się na rynku i rzućmy okiem na wykresy. Jeżeli zainteresowałeś się rynkiem krypto to na pewno potrzebujesz narzędzi. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto mieszczą na głównym kaflu kanału. W tym miejscu dostęp do Binance, Gate czy też oczywiście Kangi, Bo to jest możliwość zakupu po swoich pierwszych krypto złotówki. pozostałe giełdy umieszczam w opisie. I przejdźmy do tego, co w tym momencie dzieje się na tym rynku. Jeżeli chodzi o indeks strachu, mamy poziom 38 i powolutku zbliżamy się do poziomu neutralnego. Czyli jednym słowem, rynek przestał się bać, zaczyna być coraz bardziej chciwy. A wręcz z wytęsknieniem pewnie. Wyczekuje jakichś ciekawszych ruchów, no bo ileż ta kryptobessa może trwać? No pytanie, czy ona już dobiegła końca, czy też nie. Już co po niektórzy zaczynają bardzo optymistycznie w to patrzeć, ale pamiętajmy, nigdy nie znamy dnia ani godziny, jeżeli chodzi o jakieś decyzje, szczególnie te międzynarodowe, które potrafią wstrząsać rynkami, i na to zawsze musimy być. Przygotowani i nieraz już na tle ostatnich lat obserwowaliśmy takie dynamiczne zwroty akcji. Jeżeli chodzi o moment, w którym to nagrywam, to widzimy, że bitcoin rośnie o 2 ponad procent w ciągu ostatniej doby, i jak widzimy za sztukę trzeba zapłacić niecałe 21 300 dolarów. Ethereum rośnie o 59% i tutaj sztuka kosztuje 1630 dolarów. Wspomniane wcześniej Matic, jak widzimy, również w ciągu ostatniej doby urósł o 6,4%. W ciągu tygodnia popatrzmy 27%, tak więc siła informacji. Z drugiej strony Najmocniej w dniu dzisiejszym pompuje akcji, się przebudził Również widzimy 15% na plusie, Phantom 11 czy też 11, czyli z Algorand 10. Za to największe zejście korekcyjne to Lopling 8,11 na minusie, czyli dodało 2,68, ale jak widzimy, spadki są dosyć skromne. W interwale tygodniowym, bo się tydzień temu spotykaliśmy, popatrzmy pod tę arwawę, 48% na plusie w tydzień, czyli z 37%, Phantom 33, 32 OKB, a największe spadki, bo ich pewnie też nie brakuje. Play 19% w dół, czy Shiba Inu straciła 13%, Hex 11% i też wspomniane wcześniej Aptos, jak widzimy, w tydzień stracił 4%. No i popatrzmy, co ciekawego dzieje się na rynkach tradycyjnych, bo wiemy, że za nami przede wszystkim bardzo ważne informacje, które czekaliśmy, czyli kolejna. Podwyżka procentowych przez Fed, i oczywiście poznaliśmy w piątek dane z amerykańskiego rynku pracy. No i popatrzmy, tutaj mamy SP 500 akurat na wykresie. Jak widzimy, w tym tygodniu były 4 dni zejścia korekcyjnego, a piątkowa sesja, jak widzimy, dała oddech i mieliśmy zakończenie na plusie tej piątkowej sesji. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, podobna sytuacja, 4 dni korekty zakończone uszanowanym poziomu wsparcia i wyciągnięciem tego ruchu. Tak więc zobaczymy, bo przypominam, że przed nami. Oczywiście dane z, ze Stanów, czyli inflacja, a wiemy, że inflacja będzie bardzo mocno pilnowana przez nie tylko Fed, ale wszystkich obserwatorów. Międzynarodowych, i wiadomo, że to będzie również kształtować sentyment, jaki będziemy obserwować na rynku. Wszelkie informacje na ten temat będę podrzucał również na Twitterze, tak link do mojego Twittera masz bezpośrednio w opisie i też w komentarzu, tak więc jak jeszcze mnie nie obserwujesz, na pewno warto to zrobić i takimi informacjami również się dzielę. I popatrzmy dalej, no skoro mieliśmy optymizm i jakieś odbicia na rynku, po jakby nie było dosyć ciekawych zejściach korekcyjnych, to popatrzmy, jak zachował się Bitcoin i co ciekawego w tym momencie się dzieje, jeżeli chodzi o aktualne scenariusze. Przypominam oczywiście, że dzielę się tylko i wyłącznie swoją prywatną opinią, tak mi się tym. Nie Sugeruj, dokonaj własnej sytuacji i własnej analizy. I jeżeli chodzi o bitcoina, przechodzimy na mój stary wykres i zobaczmy, czy coś tutaj w średnim terminie się zmienia, bo taki termin nas oczywiście interesuje, no chyba, że ktoś się interesuje tylko skalpowaniem rynku, zabiera co jego, dosłownie po te kilka, ewentualnie kilkanaście procent i po prostu znika i wyczekuje innej okazji. Wiadomo, że to jest zupełnie inne podejście, co inwestor, to podejście, tak więc każdy może tutaj swoją strategię również wdrażać na rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi o średni termin, to widzimy, że tutaj Konsolidacja w tym zakresie cenowym trwa w najlepsze. Nic tutaj nie uległo zmianie, pomimo tych wybić, które ostatnio obserwowaliśmy na Bitcoinie. Bitcoin cały czas i tak i tak jak dla mnie pokazuje siłę na tej akumulacji, gdyż przez ostatnie jak widzimy wręcz miesiące nie byliśmy w stanie wybić nowych minimów. Oczywiście zawsze to może się wydarzyć, szczególnie jak jakieś niespodziewane, niespodziewane informacje napłyną na rynek i na to gotowi musimy być zawsze. W tym momencie cały czas gra toczy się o to, żeby w pierwszej kolejności w dłuższym terminie dotknąć te 22,5 tysiąca, potem oczywiście tą psychologiczną barierę 25 tysięcy dolarów, ale jakby nie było to są Miejsca dosyć ciekawych oporów. Jeżeli rynki tradycyjne pozwolą, jeżeli optymizm na rynku się utrzyma, to być może właśnie zobaczymy, że Bitcoin zmierza do tych, do tych celów. Tym bardziej, że już niedaleko jest ta dwustuokresowa średnia krocząca, której na że nie przepuszczą i wszyscy będą piać z zachwytu, jaki to Bitcoin jest silny. No ale właśnie, czy będzie taki silny, to trzeba będzie przede wszystkim być na bieżąco, śledzić informacje, patrzeć na rynki tradycyjne i zwracać uwagę, czy ewentualne zwroty tej akcji się tutaj nie odbędą, tym bardziej, że to są istotne miejsca oporu, a wiemy jak opór powinien. Klasycznie zadziałać powinno być odpadnięcie. Cały czas osobiście liczę na to, że być może pojawi się jakiś niespodziewany news, który jednak gdzieś wymarzy gunką ten optymizm i zobaczymy nowe dołki na Bitcoinie. Ale oczywiście scenariusz idzie do kosza wtedy, kiedy będzie wzmożony atak Bitcoina na wyższe poziomy i trzeba będzie zmienić optykę postrzegania tego wykresu. I na to również jestem przygotowany. Na rynku trzeba być elastycznym i trzeba szybko dostosowywać swoje również założenia do tego, co obserwujemy. Danego dnia i w danym tygodniu. Popatrzmy dalej, jeżeli chodzi o ten interwał dzienny, bo on też będzie wyglądał ciekawie, bo widzimy, nawet jeżeli ktoś na szybko skalpuje ten rynek, to jak najbardziej już dostał kolejną szansę 5% wybicia z ostatniej konsoli. Te 5% można było na szybko wyrywać. Ostatnio, również po tych zejściach korekcyjnych, popatrzmy, które obserwowaliśmy na SP 500, to na tym tle mamy SP 500, jak silnie. Wręcz wyglądał. Bitcoin utrzymując te swoje poziomy. Mieliśmy 4 dni spadków przed tym oddechem na SP 500. A co zrobił Bitcoin? Popatrzmy, wróćmy do tego wykresu, jak Bitcoin tutaj reagował. Tak więc widzimy, że zupełnie inna charakterystyka ruchu. Oczywiście te zejścia miały o wiele płytszy. Utrzymywa wymiar, jeżeli chodzi o to, co obserwowaliśmy na SP500, i potem oczywiście punkt zwrotny, i też można było klasycznie sobie rozegrać i te parę procentików, również tutaj zeskalpować z samego króla kryptowalut. Oczywiście optymizm na rynku krypto udzielił się również altom. Pamiętajmy, że one są zwielokrotnione. Jeżeli trafimy w dobry projekt, o którym jest głośno, gdzie również są informacje na jego temat publikowane, no to wiadomo, że dosyć konkretne wzrosty będą czekać tego typu token, ale z drugiej strony również pamiętajmy, że jak będzie jakaś fala wyprzedaży na Bitcoinie, to również spadki na altach będą zwielokrotnione i taka jest charakterystyka tego rynku. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. I popatrzmy sobie na deserek, co tam ciekawego na Dogecoinie się wydarzyło, czy mieliśmy już jakąś cofkę po przejęciu Twittera przez maska, czy też nie. Widzimy, że ta pompka była dosyć konkretna, tak więc o tym również ostatnio wspominałem i widzimy, że po tym pięknym wypłaszczeniu, no jak ktoś rozgrywa klasykę rynku, no to mógł oczywiście podejmąć, podjąć to ryzyko e, oczywiście z płytkim gdzieś zabezpieczeniem i sobie gdzieś zeskalpować. Z tego rynku, bo widzimy, że nawet do tych poziomów to było gdzieś okolice 150%, i jak widzimy, jak najbardziej było to do zgarnięcia. Jeżeli chodzi o korektę, no to ona też oczywiście ma miejsce i od samego szczytu do obecnej ceny, którą nagrywam, to jest 20% zejścia korekcyjnego. Tak więc zobaczymy, czy DOCH nadal będzie miał siłę kontynuować tą fazę, czy rynek pozwoli, czy po prostu skończy się to klasycznie. A jak klasycznie, no oczywiście odpadnięciem i tutaj również zejściem do. Niższych pułapów cenowych, chyba że rynek się uskrzydli, mask będzie pompował, będzie twitował, a Bitcoin będzie na coraz wyższych poziomach cenowych, no to być może coś ciekawego na tym doczu się utrzyma. No ale pamiętajmy, Skoro coś pionowo rośnie, to w końcu musi go dotknąć pionowy spadek. Szczególnie jeżeli jeszcze trwa krypto BESA, a właśnie z nią mamy cały czas do czynienia. Zupełnie inna charakterystyka jest wtedy, kiedy po prostu już cykl jest w pełni, i kiedy mamy tylko i wyłącznie optymistyczne nastoje na rynku. No ale do tego myślę, że jeszcze troszkę musimy poczekać. Daj znać w komentarzu, jak ty postrzegasz rynek krypto na ten najbliższy okres czasu. Co myślisz? Czy ten doge ma szansę utrzymać te poziomy cenowe, a może będą to jeszcze próbować wypompować? Czy tylko i wyłącznie shorty będą w grze? O, oczywiście również co myślisz o Bitcoinie w średnim terminie czy też o rynku tradycyjnym, bo wiadomo, że Bitcoin będzie bardzo ciekawie się zachowywał, tym bardziej że zbliżamy się do tych ważnych oporów. I czy ja tak bez problemu rozjedziemy według ciebie, czy niestety te opory będą zbyt istotnie silnymi miejscami, silnymi punktami zwrotnymi, a rynek nie poradzi sobie z napływem podaży, która może ewentualnie wtedy odpalać się na rynku, realizując czy to zyski, czy po prostu uciekając, bo znajdowała się z zupełnie innych poziomów cenowych. Tak więc sytuacja jest naprawdę ciekawa, myślę, że warto się podzielić swoją opinią w komentarzu. Ja tradycyjnie trzymam kciuki za wyniki, pozdrawiam i zapraszam na nasze kolejne nagranie. Hej!